dzisiaj na scenie The Voice of Poland zaprezentujesz swój nowy singiel. Jakie to uczucie? Jestem bardzo podekscytowana, bo lubię spotykać się z fanami, lubię występować na żywo, a przede wszystkim bardzo lubię program The Voice of Poland i oglądam go razem z moim mężem, więc bardzo się cieszę, że sprzed telewizora trafiłam tu. Skoro oglądasz program, to w takim razie kto jest twoim faworytem bądź faworytką? Komu kibicujesz najbardziej? Bardzo, wiadomo, że kibicuję każdemu uczestnikowi, bo to jest taki normalny odruch empatycznej osoby, ale uważam, że nie uważam, tylko po prostu najbardziej podoba mi się wokal Ani Deko, bo jest bardzo charakterystyczny i nietuzinkowy. Ja lubię wokale, które różnią się od innych. Powiedz o swoim nowym singlu. Co to jest za piosenka i przede wszystkim kiedy twoja nowa płyta? Moja nowa płyta będzie miała premierę 25 stycznia. Dzisiaj mamy wielki dzień i właśnie dlatego występuję, ponieważ jest premiera singla, który ją zapowiada. Piosenka nazywa się Nie wolno płakać. Jest nagrana z orkiestrą, tak jak i cała płyta, więc dosyć nietypowo. Nigdy nie wydawałam żadnego krążka w takiej oprawie, więc bardzo duża gratka dla moich fanów, ale też dla mnie niesamowite doświadczenie. To zupełnie coś innego, więc myślę, że i dla mnie będzie to fajna podróż, ale też dla fanów, którzy będą zmierzać w kierunku do sklepu po płyty, ale też na moje koncerty, ponieważ przymierzamy się do bardzo dużych widowisk, bo tego nazwać nie można koncertem, z wielkimi właśnie orkiestrami, z dwiema scenami w największych miastach Polski, więc zapraszam bardzo serdecznie, od marca już będziemy mieli trasę koncertową, no a teraz od dziś premiera singla i teledysku, więc oglądajcie i komentujcie. A zastanawiałaś się, jak ty byś się odnalazła na takim jurorskim fotelu w The Voice of Poland? Wiesz co? No, dużo fanów mnie o to pyta i tak naprawdę, tak jakby to do mnie zależało, prosi, żebym zasiadła na tym fotelu. Przez to czasami przychodzi mi to przez głowę, bo rzeczywiście ilekroć jest ten program w telewizji, wtedy moi fani dało się usiąść w jury. Więc czasami sobie o tym myślę. A o co konkretnie pytasz? Nie, po prostu jak ty czujesz, jakbyś się sprawdziła w roli takiej trenerki? Ja jestem ze sportowej rodziny. Mój tata był moim trenerem. Wydaje mi się, że wpoił mi takie najważniejsze zasady, czyli prowadzenie higienicznego trybu życia, zaraz ci powiem, jak to ma znaczenie w muzyce i w ogóle w showbiznesie. Granie fair play i przede wszystkim nie szukanie wymówek, tylko robienie wyników. I to się przekłada też na showbiznes, więc na pewno chciałabym uczyć tego samego, ale nie sądzę, żebym była surowym trenerem, bo mój tata zawsze nie karcił mnie za to, że źle pobiegłam przy całym stadionie, tylko dopiero jak mieliśmy treningi sam na sam, więc nie sądzę, żebym wytykała błędy publicznie, bardziej motywowałabym. To już na koniec, bo też nie sposób cię o to nie zapytać, jakie są twoje najbliższe plany filmowe, bo Pitbull okazał się wielkim hitem. Tak, owszem, bardzo dziękuję. Właśnie dostaliśmy nagrodę za dużą frekwencję. Ponad milion osób przyszło obejrzeć film. Plany są takie, że w grudniu lecimy do Dubaju robić już pierwszy rekonesans, jeżeli chodzi o sceny do filmu Dziewczyny z Dubaju, bo będziemy kręcić i w Polsce, i w Dubaju. Wchodzimy na plan na wiosnę i też latem zaczynamy plan zdjęciowy do filmu Grom. Więc te dwa filmy to jest 2019. Wiadomo, że to stanie za kamerą, czy jeszcze nie? Wiadomo, oczywiście, że tak, no ale ja jeszcze nie mogę powiedzieć. Ale bardzo dobre nazwiska, naprawdę. Jestem bardzo podekscytowana, że udało nam się zdobyć je.